Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostra Renata. W Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo jestem od 28 lat. Obecnie należę do wspólnoty w Ignacowie i katechizuję w dwóch szkołach podstawowych – w Janowie i w Wiciejowie. Moją codzienną misją jest troska o to, by każde dziecko, ludzie młodzi i dorośli, których spotykam, doświadczyli miłości Boga, by przyjęli tę miłość i żyli nią w trudach i radościach codzienności, ponieważ życie z Bogiem jest gwarancją zbawienia. Efata, otwórz się, słowa Chrystusa, które przynoszą uzdrowienie głuchoniememu i pozwalają mu wrócić do życia, to wezwanie, które Bóg stawia przed zgromadzeniem, prowincją, wspólnotą i każdą siostrą, do życia bezwarunkową miłością dla każdego człowieka i w każdej przestrzeni życia. W moim osobistym doświadczeniu Efata to droga serca, która ma swój początek w sercu Boga. To zaproszenie, by naoliwić zardzewiałe zawiasy drzwi mojego serca, umysłu, woli, pragnień i marzeń, tak by otworzyć na oścież moje być, na pasję życia z Chrystusem i w Chrystusie. To wejście na drogę, która prowadzi do zdolności i umiejętności realizowania duchowego macierzyństwa, potrzebnego do przekazywania wiary i wartości chrześcijańskich młodemu pokoleniu oraz kontynuowanie misji Chrystusa sługi, podejmując działania na rzecz integralnego rozwoju osób najbardziej opuszczonych w społeczeństwie. To troska o wspólny dom, świat, który podarował nam Bóg. Efata to otwarcie serca na dziedzictwo rodziny wincentyńskiej, jakim jest wezwanie wypływające z rewersu cudownego medalika, by stawać razem z Maryją pod krzyżem Jezusa i przyprowadzać do Niego tych, którzy żyjąc w grzechu, wyrzucili Boga poza nawias swojego życia. Każdego dnia Chrystus mówi do mnie Efata, zaprasza mnie, by Mu zaufać i codziennie pokonywać samą siebie w tych obszarach mojego ja, które są jeszcze nieoświetlone Jego łaską. Jezus zaprasza mnie, by iść ku Niemu z tymi, których stawia na mojej drodze, z ufnością, niosąc Jego miłość.